Sakiewka miłości. Mocno przekonany o tym, że jedynie tylko dążność ku bezwzględnemu dobru Boga przede wszystkim podobać się może, że przykład życia Chrystusa Pana nieomylnie nam to wskazuje, że w tym duchu zarządzone postępowanie jest obowiązkiem każdego człowieka, a tym bardziej powinnością u kresu życia stojącego. Zapisuję zatem cały mój majątek po mnie pozostały instytucji przez rząd zatwierdzonej, tak zwanego Towarzystwa Osad Rolnych. Instytucja ta bowiem mając na celu dobro przyszłości, najwięcej na teraz podobną być może do podążania ku bezwzględnemu dobru, do którego to celu skutecznie przyczynić się pragnę tak przykładem, jak również i czynem. Kajetan hrabia Kicki umiera 21 czerwca 1878 roku w Warszawie, po miesiącu od ślubu z Marią Franciszką Maszkowską, kobietą z ludu, nie pozostawiając potomstwa. 7 lipca tamtego roku jego testament zostaje otwarty i podpisany przez prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i oddany do zachowania notariuszowi Leonowi Buszkowskiemu. Instytucja obdarowana, uznana przez rząd, ma charakter filantropijny, a on sam wierzy, że podąża do szlachetnego celu, jakim jest bezwzględne dobro. Pragnie się doń więc przychylić tak przykładem, jak i czynem. Według niego to majątek w Orłowie ma być nie tylko wzorem gospodarowania, ale i prawdziwego piękna, a program społeczny skierowany do miejscowej ludności. Jego marzeniem jest okazały dom kultury. Myśli o odkrywaniu talentów. Ma na względzie budowę sierocińca, szkoły dla matek, a nawet zakładu resocjalizacyjnego. Wie, że przyszłość zaczyna się od nauki. Marzy o bezpłatnej pomocy lekarskiej, aptece, szpitalu i lekarzu na miarę Judyma. Myśli o rozwiązaniach systemowych na wielu płaszczyznach, a projekt jego legatu nie ma mieć charakteru dochodowego. Jedynym jego celem ma być bezwzględne dobro. Rozumie je w duchu ewangelickiej miłości bliźniego, tolerancji, a nawet ekumenizmu. Cały dokument przeniknięty jest wiarą w przyszłość, ideałem oświecenia ludu i miłości do natury. Niektórzy zbyt śmiało twierdzą, że jest tknięty społeczną utopią, marzeniami, których nie da się zrealizować. Ale to już inna historia. Nawet jeśli był pozytywnym marzycielem, opisującym jak Raymond piękne miejsce, na którym ma być wybudowany orłowski kościół, czy chęć powiększania majątku o dobra Stryjowa i Romanowa, produkcję pięknych kart pocztowych, budowę nowoczesnej szkoły rolniczej i wreszcie wyraz ostatecznej woli w sprawie swojego pochówku w Orłowie, to był nie tylko cudownym marzycielem, ale i gwarantem spełnienia tych marzeń. A w swoich zapiskach upraszał tych wszystkich, którzy te zapisy mieli w perspektywie realizować, by go nie zawiedli, bo to byłoby jego największym nieszczęściem. Nad jego filantropijną wizją pochylił się sam Henryk Sienkiewicz w 1882 roku na łamach warszawskiej gazety Litfosa, życząc Polsce więcej takich dobroczyńców. Każdy znający zapisy jego testamentu powie, jak go nie kochać. Wszak w każdym słowie, każdym calu i przecinku jest dobro ogółu. Jak go nie podziwiać? Pełnego zachwytu nad życiem i przywiązaniem do lasków, wzgórz, pagórków, potoków i świętych janowych wód. Jak nie szanować tego, który w ostatecznym rozrachunku oddaje całego siebie i wszystko, co zgromadził społeczności, zatroskany o jej najlepszą przyszłość? A jego testament jest wielką sakiewką miłości, dziełem wielkiej pracy umysłu i czasu. Wszak dopieszczając go w każdy szczegół, każdą myśl, właściwie rozwija i ubiera w realia obrazu zagwarantowanego finansowym zabezpieczeniem i majątkiem wolnym od długów i hipotek.
Kajetan hrabia Kicki niewątpliwie wyprzedzał epokę, nie tylko wiedzą, rozsądną wizją, ale także, a może przede wszystkim, spojrzeniem na czasy i człowieka za 100, 200 czy 300 lat. Dlatego jego zapisy są wciąż aktualne i śmiało wpisują się w potrzeby dzisiejszego świata. I właśnie to jest fenomen Kajetana, a Orłów? Orłów był jego największą miłością. Mamy tą świadomość, że dostaliśmy coś, czego nie można zmarnować, bo akt był przecież wielki, to był cały majątek, a wtedy to było, proszę Państwa, 5300 hektarów i ponad 100 tysięcy w listach zastawnych. Kiedyś znów zawołam cię, zawołam cię z daleka. Odpowie mi gasnący dzień, że dawno już czekasz. Gdy w oczach twych ogniki gwiazd będę chciał zobaczyć. Przypomnij mi przelotny wiatr, że inny już nie patrzy. Któryś list zatrzymam, by nie wysłać go na próżno. O wszystkim znów zapomnisz i powrócisz lecz za późno. Wszystkim znów zapomnisz i powrócisz lecz za późno. Niebo nad pałacem, wciąż wolne od fluidów ciężkiego dnia. Gdzieś w gąszczu zgarbionych traw swoje małe główki ukazują białe stokrotki. Żałosny obraz kreują smutną rzeczywistość dziejów ukochanego miejsca. Gdzie jesteś, dobrodzieju nasz, i z której chmurki patrzysz? Z niedowierzaniem na swoje urokliwe dobra. Może odwróć wzrok bardziej w stronę marzeń.
Zobacz wspomnieniem, uśmierz ból, wrażliwość swojej duszy rozraduj westchnieniem od Boga. Ludziom naprawdę oddałeś wszystko. Kiedyś znów zawołam Cię.